stawiać wynik meczu na mistrzostwach świata reprezentacji Polski. Nie będę pomyślał sobie tak, że nie będę nagrywał osobnych odcinków. Stawiam wynik meczu Polska do Meksyk, Polska Arabia Saudyjska, Polska Argentyna. Tylko po prostu kałszu wrócił. Wiecie. Podsumujemy od razu te trzy mecze i podsumujemy, czy mam jakieś szanse wyjścia z grupy. Zobaczcie, że mogę być taki przymotor, ale jak widać, dopiero to wstało. Dopiero to wstało, nagrywam pewien odcinek, jeśli ze względu na to, że mogę mieć pójść cały dzień zajęty. Dobra, ale to chyba ważne. Jest mecz na mistrzostwach świata i zagramy z Meksykiem. No te mistrzostwa świata dla reprezentacji Polski, to mi się wydaje, że to jest po prostu jakiś grupa śmierci. To jest po prostu jakaś grupa śmierci, tak mi się wydaje. Ale czy my damy radę z tej grupy? Nie jestem do końca pewny. Polska, Meksyk. Tutaj stawiam wynik. No, w 2018 to by z Meksykiem nie daliśmy zbyt na radę. Więc... Tak średnio. Stawiam wynik. 2-1 dla Meksyka. 2-1 dla Meksyka. Kiedyby Meksyk wygrał 2-1, no bo... Sorry, że taki wynik znalazł. Ktoś powie, że nie chcemy kciuku za biało-czerwony, że nie brakuje gry biało-czerwonych i tak dalej, i tak dalej. Nie, po prostu stałem taki wynik, który jest do przewidzenia, chociaż mam nadzieję, że mój wynik w tej sytuacji się nie spełnił. Ale ostatnio sami wiemy, jak nasza polska reprezentacja Polski gra. Więc nasza sama gra pokazuje i świadczy o tym, jak może dać radę. Później mecz Polska Arabia Saudyjska. No to tutaj polecamy, że z Arabią Saudyjską nie będziemy mieli problemu, bo mi się nie wydaje, żeby to był jakiś groźny rywal. Więc tutaj stary wynik. 2-0 dla Polski. To tak mi chodzi po głowie. 2-0 dla Polski. No i ostatni mecz. Polska-Argentyna. Polska-Argentyna. No, oglądałem ostatnio na YouTube skrót meczu, ale to było do eliminacji Euro 2012, czyli to było w roku 2012, jak my graliśmy z Argentyną i wygraliśmy tam 2-1, pamiętam. Ale to, wiecie, byli dawne czasy, kiedyś to była reputacja Polski, nie do co teraz. Podejrzewam, że przegramy ten mecz z Argentyną 3-0. No niestety Argentyna według mnie jest może być mocniejsza rywalem dla Polski. Może być mocniejsza po prostu. No.
jak się zachowuje, ten był tam poradził z innymi drużynami, ale... Ale... z Polską wygramy, więc... Jeden mecz wygramy, czyli... mamy 3 punkty. Zależy jak pójdzie nam tam naszym rywalom. No. I cóż. Czyli jak już gry. Mecz o czwarte, mecz o wszystko i mecz o homo. No. Cóż, i jeszcze wam pójść pokażę, jak mi się uda nagrać taką aplikację z softwarem. Że możemy tam sobie bawić wynik, typowanie wyników meczów na mistrzostwach świata. Więc pójdę wam to pokazać. A teraz trzymacie się ciepło i trzymacie jakieś kciuki za Biało-Czerwone, że może faktycznie przydał się wygrać z Meksykiem i zarabiał sobie z klubów, żeby wyjść z tej grupy. Trzymacie się ciepło. Na razie.